Polska-Węgry 3-3 jest na pewno czym się jarać i jest na pewno czym się martwić, ale o tym już za chwilę, to jest kanał z pierwszej piłki. Teraz pozytyw na sam początek. Paulo Sousa zapowiadał, że będziemy grać bardzo elastyczną pod względem taktycznym piłkę i dzisiaj to było widać na boisku. I teraz myśmy zaczynali nominalnie 4-4-2. To ustawienie się przekształcało w trakcie ataków naszych na 3-5-2 z wahadłami i co jest bardzo ważne, że w momencie, kiedy ten mecz się nam kompletnie nie układał, kiedy ten mecz wyglądał dla nas no chwilami naprawdę bardzo, bardzo źle pod względem tego, co się działo, czy co wynikało z tego posiadania piłki, a tak naprawdę nic nie wynikało. Myśmy w pierwszej połowie strzału bodaj w ogóle na bramkę, na pewno celnego żeśmy nie oddali, ale chyba strzału na bramkę nie oddaliśmy nawet. Myśmy zagrali 3-4-3, Paulo Sousa wprowadził na boisko, mieliśmy chyba pierwszy taką, ja nie sprawdzałem statystyk, ale chyba pierwszy raz się zdarzyło, żebyśmy mieli piątka Milika i Lewandowskiego w jednym meczu i żeby każda ta, z tych piłkarzy zagrał w ofensywie. Więc ta elastyczność doprowadziła do tego, że myśmy ten mecz mogli wyciągnąć i za to ogromna chwała, za tą elastyczność taktyczną, bo jak sobie przeanalizujemy jakieś nasze poprzednie mecze, to naszą bolączką było to, że myśmy nie mogli się dostosowywać do wydarzeń na boisku. Myśmy sobie mieli w zasadzie jeden obmyślony plan i później tylko były zmiany personalne na danych pozycjach, ale my cały czas kurczowo trzymaliśmy się pewnej koncepcji na grę. I dzisiaj żeśmy to przełamali. Chwała Paulo Sousie za to i wydaje mi się, że to też zaprocentuje na przyszłość. Ale niestety jeden wielki minus, nad którym trzeba natychmiast popracować i wymyślić inny koncept gry w strefie obronnej. Tak naprawdę, jeżeli przeanalizujemy ten mecz, to każda sytuacja Węgrów była śmiertelnie dla nas niebezpieczna. Z każdej sytuacji Węgrzy wyciągali, mimo tego, że naprawdę tam nie ma jakichś niesamowitych, zupełnie wielkich gwiazd. Oni są po prostu dobrym kolektywem. Oni zagrali dzisiaj niesamowicie agresywnie i oni zagrali bardzo konsekwentnie. Zresztą oni osiągali bardzo ciekawe wyniki w ostatnim czasie. Więc to jest po prostu solidny team. Ale nie mają prawa, czy nie mieli prawa z taką swobodą dochodzić do sytuacji. Bramka pierwsza to jest, no właśnie już widziałem na Twitterze, że się śmiali bardzo wyraźnie, że Glik nie od pierwszej minuty, dlatego że Paulo Sousa stwierdził, że przy wysokim wyjściu formacji defensywnej Glik będzie po prostu za wolny. No i co się okazało? Piłka za plecy Bednarka i Bednarek no, nie zdołał dogonić Węgra i straciliśmy bramkę. Moim zdaniem cały czas rzutuje i pokutuje to, że Reca to jest piłkarz motorycznie fantastyczny, to jest piłkarz bardzo fajnie nastawiony na akcje ofensywne, ale to jest taki trochę dla mnie jeździec bez głowy, który do formacji defensywnych trochę nadaje się na poziom reprezentacyjny średnio, mówię bardzo dyplomatycznie. Ta bramka, którą moim zdaniem absolutnie zawinił, to, że tam Glik przepuścił piłkę, to jest jedno, ale to, że Reca miał zawodnika drużyny przeciwnej za plecami, stracił z nim kontakt wzrokowy, nie był w stanie go kontrolować w żaden sposób, no to jest jakieś abecadło po prostu defensywy, więc Arek Reca no niespecjalnie. No będę dzisiaj przeplatał i teraz wrócę do tego, co mi się jeszcze podobało. Podobało mi się to, że wreszcie reprezentacja Polski zagrała mecz, na który dobrze się patrzyło i który miał dramaturgię, i który miał dużo bramek i który w naszej formacji też ofensywnej, tak jak już powiedziałem, potrafiliśmy odwrócić losy meczu. To jest niesamowita, ważna umiejętność, której nam jednak w bardzo wielu spotkaniach brakowało, gdzie my przegrywaliśmy i tak naprawdę jak już przegrywaliśmy, to już ten wynik do końca był dla nas zły. Nie potrafiliśmy tych losów spotkania odwrócić. Dzisiaj w ofensywie były momenty, gdzie wyglądaliśmy naprawdę fajnie. Znakomite zmiany absolutnie w drugiej połowie. To było po prostu nie do uwierzenia, jak Jóźwiak, jak Piątek, jak oni odwrócili tą grę ofensywną Polaków, to jest po prostu niesamowite. Więc za to ogromna chwała i powtarzam jeszcze raz, za co ten plus, bo może troszeczkę rozmydliłem ten przekaz. Plus jest za to,
że zagraliśmy mecz, na który fajnie, jako kibic, jako kibicowi po prostu, już nawet nie patrzmy na to, czy jestem Polakiem, czy nie, to był fajny mecz do oglądania. Ale słowo na koniec jeszcze krytyczne, już pojadę teraz po nazwiskach kadrowo. Nie jestem przekonany do Recy. Uważam, że to jest piłkarz, który zbyt słabo gra w defensywie, aby mógł grać pierwsze skrzypce i pierwszy skład reprezentacji Polski. Uważam, że niesamowicie słabe spotkanie zagrał Szymański, którego absolutnie w tym meczu nie było od początku do końca. W tym meczu nie zrobił Szymański nic, biorąc pod uwagę to, jak Jóźwiak, jaką błyskotliwą dał zmianę, no to bez wątpienia był to pewien błąd selekcji przy wystawianiu pierwszego składu. Myślę sobie też, że chyba jednak Glik, ja rozumiem argumenty, że Glik jest może troszkę już zbyt takim statycznym piłkarzem, który nie do końca będzie się dobrze czuł w ustawieniu 3-5-2, przynajmniej tak czytam myślenie Sousy, ale nie wiem, czy ta para Bednar, czy to jest pytanie retoryczne, bo jakby odpowiedzmy sobie sami, ale Helik razem z Bednarkiem no nie stworzyli doskonałego duetu, więc chyba Glika bym troszeczkę zachował. Zupełnie niewidoczny też, chociaż miał pewne momenty tylko zrywu Arek Milik, pewne też momenty jakiejś zrywu Modera tylko. No jest o czym myśleć bez wątpienia. Musi Sousa kilka rzeczy przemyśleć i bez wątpienia będzie musiał coś zmienić. Dobra, i na sam koniec jedna uwaga. Ja w którymś z materiałów bardzo wyraźnie powiedziałem, nie wiem, czy ta zmiana Paulo Sousy nie przychodzi za późno w rozumieniu. Nie wiem, czy ten nowy selekcjoner będzie miał wystarczający czas, żeby tą drużynę ułożyć pod eliminację Mistrzostw Świata. I uważam, że powiem nieskromnie, miałem rację, dlatego że to, że dzisiaj wyglądaliśmy momentami jak dzieci we mgle, to jest trochę płacenie frycowego bardzo później decyzji Bońka o zmianie selekcjonera. Sousa nie miał tyle czasu, aby z tymi chłopakami te schematy przećwiczyć. My nigdy nie byliśmy tak taktycznie elastyczni, jak Sousa by nas widział, więc umówmy się, Sousa wprowadza pewne rewolucje. Bez wątpienia te rewolucje muszą być wyćwiczone, aby przyniosły pewien efekt, aby pewne automatyzmy, które w ogóle ciężko jest w reprezentacji ćwiczyć jakieś automatyzmy, bo tych spotkań, treningów, jednostek treningowych jest naprawdę bardzo mało. Sousa jest człowiekiem, jawi mi się po tym meczu jako ktoś naprawdę ambitny, z koncepcją, coś chce, widać, że chce tą polską reprezentację w XXI wiek pchnąć, ale boję się, że trochę to nie jest też faza testów. Nie mam odpowiedzi, co z tym zrobić, teraz trochę przestoję. Może mieliśmy też trochę pecha, jeśli chodzi o kalendarz, że to Węgrzy, z którymi będziemy i z którymi rywalizujemy bezpośrednio w tej grupie, że już ich na pierwszy rzut trafiliśmy. Oczywiście to jest w kontekście zmiany selekcjonera. Być może nawet trzeba było tych Anglików wylosować, albo no najlepiej to w ogóle Andorę. No ale jest jak jest, trzeba to przyjąć. Sousa zaryzykował. Trochę się to opłaciło w formacji ofensywnej, a zdecydowanie się nie opłaciło w formacji defensywnej. To tyle na dzisiaj. Takie szybkie, na gorąco wejście. Komentujcie, jakie jest wasze zdanie, co zawiodło i co wam się podobało, bo też nie ukrywam, że niespecjalnie lubię ten ton hejterski, niespecjalnie lubię to utyskiwanie cały czas na wszystko, więc zachęcam do szukania jednak pozytywów. To był kanał z pierwszej piłki. Serdecznie dziękuję, spokojnego wieczoru.